Obrzasku Polski Narodowy Chór Młodzieżowy przywitał pedagogów śpiewu i ich akompaniatorów, którzy wspólnie będą pracować nad techniką wokalną wszystkich młodych uczestników tego projektu. Pod okiem pani dyrektor artystycznej Agnieszki Franków-Żelazny skutecznie rozgrzewaliśmy nasze aparaty wokalne. Równolegle z próbą Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego trwały zajęcia uczestników seminarium dyrygenckiego. I nie zapominajmy o najważniejszym, o lekcjach śpiewu. Pobudka. Uczestnicy seminarium dyrygenckiego pożegnali dzisiaj pierwszych wykładowców. Na koniec dnia, w bardzo pogodnej atmosferze, skonsumowaliśmy kolację specjalnie przygotowaną dla naszego zespołu. Świetna pogoda jest. Najważniejsze, że nie pada. Jakby padało, to by Gli się na pewno nie udał. Ale też nie ma znowu aż takiego słońca, żeby narzekać na temperaturę. Bawcie się, nam nie przeszkadza. Mogło obyć się bez ofiary. Wiedziałem, to tak miało być. No nie przelewa nam się, nie? W sumie to też tam się nie powodzi, nie? Ale jest fajnie.